Część druga wstępów książek czytanych Katarzyny Emmerich. Zastosowanie wykazanych zasad do objawień świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich. Rozdział pierwszy. Nadnaturalny charakter objawień świątobliwej Anny Katarzyny. 1. Przedmiot tych objawień. Chcąc stwierdzić prawdziwość i boski początek objawień Anny Katarzyny Emmerich, musimy wykazać, że nie zawierają one nic przeciwnego Pismu Świętemu, tradycji i nauce Kościoła, że owszem czytanie ich pobudzić może tylko do miłości Bożej, spełnienia cnót i pożądania dóbr niebieskich. W tym celu rozważmy najpierw przedmiot tych objawień. Głównym przedmiotem objawień Katarzyny Emmerich jest dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego. A więc najpierw opisuje świątobliwa Katarzyna, jak Bóg po upadku grzechowym przysposabiał ludzki ród do przyjęcia Zbawiciela, usuwał przeszkody stawiane przez szatana i wreszcie zesłał na ziemię Syna swego. Zastanawia się nad tajemnicami Starego Przymierza, opisuje życie przodków Zbawiciela, świętość Jana Chrzciciela, a przede wszystkim tajemnicę niepokalanego poczęcia Najświętszej Panny. Następuje dokładny i wzruszający opis życia Jezusa na ziemi i gorzkiej Jego męki, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego i wreszcie wniebowzięcie Matki Bożej. Widzimy więc z treści, że omawiane tu są prawdy, które powinny najwięcej zajmować każdego chrześcijanina katolika, których rozważanie przyczynić się może w wysokim stopniu do zbudowania i uświęcenia dusz naszych. Mimo wielkiej obfitości szczegółów nie znajdujemy w tych objawieniach nic, co by się sprzeciwiało nauce Kościoła. Trafiają się wprawdzie miejsca zastanawiające na pierwszy rzut oka, sprzeczne na pozór z tekstem Pisma Świętego, ale sprzeczność ta znika po należytym wyjaśnieniu ich we właściwym sensie. Stosownie do natury traktowanego przedmiotu trafiają się w objawieniach świętej Katarzyny Emmerich częste opisy miejscowości Ziemi Świętej, zwyczajów i obyczajów żydowskich, ówczesnych urządzeń politycznych i religijnych. Otóż mimo skrzętnych badań nie odkryto dotąd w tych szczegółach żadnej sprzeczności z nauką geografii, topografii, archeologii czy z faktami historycznymi. Mamy na to świadectwa uczonych mężów, między innymi Albana Stolza, Huga i kanonika Antoniego Urbasa. Hug mówi wyraźnie, że opisy świątobliwej Katarzyny zgadzają się co do joty z opisem Józefa Flawiusza. Szczegółów tych nie mogła znać Anna Katarzyna, albowiem nie studiowała nigdy geografii i archeologii, a więc jasnym jest, że to, co widziała, widziała w świetle Bożym z objawienia Bożego. Anna Katarzyna miewała także widzenia prorocze, odnoszące się do przyszłego stanu upadku Kościoła. O tych nie mówimy tu, bo pozostaną one niejasnymi aż do spełnienia się ich, ale mamy oprócz tego przykłady specjalnych przepowiedni, które spełniały się dokładnie. Świątobliwa Katarzyna nie lubiła mówić o sprawach potocznych, polityce, ale czasem, gdy sądziła, że to będzie z pożytkiem dla drugich, wspominała i o tym, a każde jej słowo było prorocze. Przytaczamy tu jeden tylko przykład zapisany w 1813 roku przez doktora Wernera. Jeszcze Napoleon nie stał u szczytu potęgi, gdy świątobliwa Katarzyna przepowiedziała doktorowi Wernerowi, że wnet nastąpi upadek Napoleona, a przy tym, że miasto Duelmen uniknie najazdu wojsk francuskich. Historia stwierdza, że przepowiednie te spełniły się wiernie. I znowu duch ten proroczy jest świadectwem boskości objawień świątobliwej Katarzyny. 2. Cel objawień. Każde objawienie ma, prócz celu ogólnego, jakim jest chwała Boża, dobro Kościoła i zbawienie dusz, jeszcze cel osobny, szczegółowy, zależny od woli Bożej i okoliczności czasu. Jakim jest ten cel szczegółowy w objawieniach Anny Katarzyny? Poznać można po części w samej treści lub w okoliczności czasu, w którym dane było objawienie bądź z oświadczenia samej Katarzyny Emmerich. Treścią objawień jest życie, działalność i męka Najświętszego Zbawiciela. Stosownie do tej treści, poznać można łatwo, że celem jest ożywienie wiary w szczytne tajemnice odkupienia, obudzenie w nas miłości i ufności ku Zbawicielowi i Matce Jego Najświętszej. Że cel ten odpowiedni był zupełnie duchowi czasu, zrozumie każdy,
Kto wie, jakie były stosunki religijne w Niemczech na początku XIX wieku. Wiara w tajemnicę odkupienia upadła prawie całkowicie. Racjonaliści, deiści, wolnowiercy, odmawiali boskości Chrystusowi, a wśród katolików wielu także było takich, którzy mieli słabe tylko pojęcie o tajemnicy wcielenia Bożego i unii hipostatycznej. Religię i prawdę wiary miano tylko za proste teorie. Imiona Jezusa i Maryi, za czcze słowa. Dlatego Bóg najmiłosierniejszy w tym właśnie czasie i tej treści objawienia zesłał nam przez Annę Katarzynę, by ożywić gasnącą już wiarę w sercach wiernych i przywieść zbłąkanych na drogę opamiętania i miłości Bożej. Katarzyna Emmerich miała do spełnienia ważną misję i spełniła ją szczytnie. Słusznie też nazywa Pax Solesmes, Prosper Guéranger, jej objawienia z rządzeniem boskiej opatrzności. Uczony teolog, Fryderyk Windischmann, wydając swą opinię o objawieniach Katarzyny Emmerich, podnosi jedną ważną zaletę. Pisze mianowicie, że niektóre dzieła ascetyczne, w najlepszym zresztą zamiarze, zapominają zbytecznie o ludzkiej naturze Jezusa i jednostronnie podnoszą tylko Jego boskość, inne znowu, pomijając bóstwo Jezusa, uwidaczniają przeważnie Jego ludzką naturę. Naglącą więc była potrzeba przedstawienia Jezusa jako Boga człowieka, tak jak żył i działał, tym bardziej, że właśnie w tych czasach powszechnie poddawano w wątpliwość, a nawet wprost zaprzeczano prawdziwości historycznej życia Jezusa na ziemi. Na to właśnie najlepszym lekarstwem były objawienia Katarzyny Emmerich i dlatego słusznie mówi rzeczony Windischmann, że pojawienie się ich było rzeczywiście na czasie. 3. Opowiedzenie, spisanie i ogłoszenie tych objawień. Świątobliwa Anna Katarzyna Emmerich nie pożądała nigdy widzeń ani objawień, wiedząc, że zwiększają one tylko jej odpowiedzialność przed Bogiem. Już jako dziecko miewała widzenia, nie przeczuwając jeszcze ich znaczenia. Później, poznawszy ich nadnaturalność, uważała je za niezasłużony zupełnie dar Boży, nie uwalniający jej od ćwiczenia się w cnotach wszelakich, jak jej to zresztą sam Zbawiciel powiedział. Była zaś tak ugruntowaną w doskonałości, że nigdy nie przyszło jej na myśl chełpić się tym darem. Wiedziała, że darem nad dary jest miłość Boża, bez której wszystko inne byłoby bez wartości. Tym mniejszą objawiała chęć opowiadania swych widzeń innym, a to głównie z obawy, by nie być przez to narażoną na pochwały ludzi. Pragnęła w cichości i ukryciu pracować nad udoskonaleniem siebie. Opowiadała jednak swe liczne widzenia, poddając się w tym pokornie woli Bożej, objawionej bądź przez wewnętrzne wskazówki, bądź szczególnie przez usta zwierzchników duchownych i przełożonych. Jak sama przyznaje, nieraz objawił jej Bóg swą wolę, by widzenia swe opowiadała innym dla dobra Kościoła i wiernych. Wiedziała, że to jest jej zadaniem w tym życiu, że nim umrze, musi je spełnić, więc poddawała się chętnie obowiązkowi posłuszeństwa, chociaż nie przychodziło się jej to łatwo, bo opowiadaniom tym towarzyszyły zwyczajnie nieopisane cierpienia fizyczne i niezwykłe osłabienie, a przy tym dręczyła ją myśl o odpowiedzialności ciążącej na niej. Bóg wybrał jej też godnego pośrednika, który miał przekazać jej objawienia współczesnym i potomności. Był nim sławny poeta Clemens Brentano, nazywany przez nią pielgrzymem. Przybył on we wrześniu 1818 roku do Duelmen, by odwiedzić Annę Katarzynę, nie mając wcale zamiaru zostać tu na dłużej. Widok jednak jej cnót nadzwyczajnych, nadnaturalnych darów, a szczególnie wpływ jej modlitw, ogromne zrobił na nim wrażenie, poznał, że jego tu przybycie jest zrządzeniem Bożym. Świątobliwa Katarzyna poznała go od pierwszego wejrzenia, znała go już bowiem ze swych wizji, wiedziała, że jest on tym wybranym, który ma spisać jej objawienia. Mimo to nieprędzej zgodziła się opowiadać mu swe widzenia, aż otrzymała pozwolenie od wikariusza generalnego Driste i swych spowiedników, Limberga i Overberga. Odtąd opowiadała mu wszystko, a Brentano spisywał jej słowa jak najpilniej. Jak dalece miłym było Bogu jej posłuszeństwo dla przełożonych, widać z następującego przykładu.
Raz okazał Brentano swą niechęć ojcu Limbergowi, bo zdawało mu się, że tenże przeszkadza mu w spisywaniu objawień. Skutkiem tego zakazał Limberkannie Katarzynie opowiadać cokolwiek pielgrzymowi. I cóż się stało? Oto widzenia ustały zupełnie i powróciły dopiero wówczas, gdy Brentano postarał się o cofnięcie zakazu. W spisywaniu objawień przestrzegał Brentano nadzwyczajnej dokładności i sumienności. Do pracy przygotowywał się modlitwą i pobożnymi ćwiczeniami, uważając jej zdania za święte. Przepisane na czysto opowiadanie czytał Annie Katarzynie, a ona poprawiała je i uzupełniała. Zważywszy jeszcze, że Bóg dopomagał mu w tym świętym dziele, nie możemy wątpić, że działo to pod względem dokładności nie pozostawia nic do życzenia. Publiczne ogłoszenie objawień nastąpiło po śmierci Katarzyny Emmerich. W roku 1833 wydał Brentano drukiem dzieło Gorzka Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Reszta manuskryptu pozostała niewydana i dostała się po jego śmierci w dniu 28 lipca 1842 roku w ręce redemptorysty, ojca Karola Schmugera. Ten, zbadawszy go i zasięgnąwszy zdania uczonych teologów, ogłosił go drukiem w latach 1858-1860 pod tytułem Życie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W latach 19671-1870 wydał dziełko Żywot Świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich. Zaś w roku 1881 i 1882 ukazało się w druku pierwsze wydanie obecnego tekstu niemieckiego pod tytułem Życie i gorzka męka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzieło doczekało się wnet drugiego wydania i nabrało ogromnego rozgłosu. 4. Rozwiązanie niektórych trudności i zarzutów. Wspominaliśmy już i przyznajemy, że w objawieniach Katarzyny Emmerich trafiają się miejsca, które zdają się stać w sprzeczności z prawdami dogmatycznymi lub historycznymi. Trudności takie znajdujemy we wszystkich objawieniach prywatnych, nawet w tych, które zyskały aprobatę kościelną. Dopuszcza jej Bóg, by dać nam sposobność gorliwego badania i znalezienia prawdy, po części by wykazać nam nieudolność naszego rozumu. Zanim zajmiemy się tymi trudnościami i zarzutami w szczególności, prześledźmy niektóre punkty, które kilku tylko przeciwników stawia nam jako zarzuty, a które w rzeczywistości dadzą się łatwo wytłumaczyć. 1. Niektórzy zarzucają, że Katarzyna Emmerich wspomina w życiu Jezusa o wielu zdarzeniach, o których nie ma najmniejszej wzmianki w Ewangeliach, na przykład podróż na Cypr, odwiedziny trzech króli i temu podobne. Zdarzenia to nowe, niesłyszane, gdyby rzeczywiście miały miejsce, ewangeliści nie pominęliby ich milczeniem. Odpowiadamy na to krótko, ewangeliści sami mówią, że Chrystus wiele jeszcze mówił i działał, co nie jest zapisane w Ewangeliach. Zresztą nie były to żadne rzeczy nadzwyczajne czy ważne, tylko zwykłe zdarzenia z życia codziennego. Czyż ewangeliści musieli je uwidocznić? Pisali tylko o tym, co im było potrzebne do osiągnięcia celu, jaki sobie założyli. Czyż zaraz mamy uważać je za fałszywe? Owszem, tak długo możemy rozsądnie być przekonani o ich prawdziwości, jak długo nie da nam ktoś oczywistego dowodu, że wymienione zdarzenia nie mogły mieć miejsca. 2. Podobnie za fałszywe uważają to, co podaje święta Katarzyna o trzykrotnych zaślubinach świętej matki Anny i o śmierci Najświętszej Panny w Efezie. Słabe to zarzuty. Już wyżej mówiliśmy, że nie jest jeszcze dowodem fałszywości jakiejś prawdy, jeśli sprzeciwia się ona opinii kilku, a nawet większej części teologów, byle nie sprzeciwiała się jednomyślnej nauce teologów. Właśnie w tym wypadku tak się rzecz ma. Co do pierwszej kwestii, są dziś teologowie zwyczajnie za jednorazowymi zaślubinami Anny, ale w średnich wiekach ogólnym było mniemanie przeciwne. Co do drugiego szczegółu dziś jeszcze nie ma zgody między teologami, czy Najświętsza Panna umarła w Jerozolimie czy w Efezie. A zatem takie samo prawdopodobieństwo ma nasze twierdzenie, jak i przeciwników. Niech przeciwnicy dadzą nam dowód prawdy, a wówczas pójdziemy za ich zdaniem,
Dotychczas jednak wolno nam naszą opinię uważać za prawdziwą. 3. Co do zarzutu, że Katarzyna Emmerich wyraża się z naganą o objawieniach Marii Sagredy, pomijajmy go jako zbyt błahy, tym bardziej, że świątobliwa Katarzyna nie miała na myśli treści tych objawień, tylko rozwlekły sposób pisania. 4. Mówiono dalej, że widzenia Katarzyny Emmerich były przeważnie zmysłowe i imaginacyjne, przy tych rodzajach widzeń łatwo złudzenie. A więc i objawienia jej są mniej pewne niż objawienia innych osób, które miewały widzenia przeważnie czysto duchowe, intelektualne. Odpowiadamy na to, że zarzut taki postawić łatwo, ale bardzo trudno udowodnić, że rzeczywiście widzenia świątobliwej Katarzyny nie były rozumowe. Odróżnić widzenie imaginacyjne od rozumowego jest rzeczą niełatwą, nawet dla najuczęszych mężów, jak twierdzi kardynał Bona. Z przedmiotu widzeń nie można wnosić o ich jakości, bo czyste i zmysłowe rzeczy mogą być poznane rozumem. Poznanie ludzkości ma to do siebie, że władze duszy wzajemnie się wspierają. Zmysły zewnętrzne pomagają wewnętrznym, wewnętrzne rozumowi, więc też odpowiadające im trzy rodzaje widzeń wiążą się zwykle ze sobą. Tym bardziej, że trudne byłoby widzenie czysto intelektualne, by opowiedzieć drugim bez obrazów i porównań, z powodu niedoskonałości poznania ludzkiego. W objawieniach świątobliwej Katarzyny mało występuje symboli i porównań, lecz przeważnie kreślone są fakty historyczne i osobistości rzeczywiste. Wnosić możemy z tego, że widzenia jej były przeważnie rozumowe. W każdym razie więc prawdopodobniejsze jest nasze zdanie, niż twierdzenie przeciwników. V. Świątobliwa Katarzyna wspomina czasem sama w swych objawieniach, że o niektórych szczegółach zapomniała, że nie przypomina sobie tego i owego, że nie umie oddać czegoś należycie, a czasem wprost poprawia i zmienia to, co dawniej powiedziała. Z tego niektórzy chcieli wyciągnąć wniosek, że objawienia jej są bardzo niepewne, a nawet w ogóle nieprawdziwe. Wniosek taki byłby z gruntu fałszywy, byłoby zapoznaniem tego, co naucza święta teologia o istocie i naturze prywatnych objawień. Objawienia takie nie wznoszą człowieka ponad ułomności ludzkiej natury, nie dają mu daru nieomylności w pojmowaniu i opowiadaniu, zatrzymania zawsze i wiernie w pamięci widzianych szczegółów. Owszem, całkiem to naturalna rzecz, że człowiek śmiertelny, oglądając w świetle Bożym nieskończone tajemnice, przywrócony potem do stanu zwykłego, nie pamięta już wszystkiego, nie rozumie i nie potrafi opowiedzieć zwykłymi słowami. Trzeba mieć wzgląd i na to, że zwykłej mowie ludzkiej musi braknąć wyrazów na oddanie dokładnie nieskończonych tajemnic Bożych. Święty Paweł także nie potrafił opowiedzieć tego, co widział zachwycony do trzeciego nieba. A przecież nie możemy twierdzić, że zachwycenie nie miało miejsca. Za naszym zapatrywaniem idzie także ojciec Teulemont, rozpisując się o tym obszernie we wstępie do objawień Marii Lataste. Dowodzeniem powyższym nie chcemy powiedzieć, że błędy i niedoskonałości znajdują się często i regularnie w objawieniach prywatnych. Twierdzimy tylko, że trafić się mogą, a jeśli nawet rzeczywiście istnieją, to nie są jeszcze dostatecznym powodem do odmawiania danym objawieniom nadnaturalności i prawdziwości. Przystępujemy teraz do omówienia właściwych trudności w objawieniach Katarzyny Emmerich. Przedtem jednak chcemy zwrócić uwagę na następujące szczegóły. Jak w sporach prawnych, tak i w kwestiach naukowych należy przeprowadzić dowód, że to zdanie rzeczywiście jest fałszywe. Tak samo powinno się postąpić i w tym wypadku. Dopiero wówczas wolno przeciwnikom uznać za fałszywe objawienia prywatne i dopiero wówczas nas przekonają, jeśli udowodnią, że zawarte w nich rzeczy stoją w jawnym przeciwieństwie z prawdami wiary, rozumu lub doświadczenia i inaczej objaśnić się nie dadzą. Jeśli zaś chodzi o fakty historyczne, muszą wykazać, że dane zdarzenia nie mogły wcale mieć miejsca. Gołosłowne frazesy nic tu nie znaczą, tylko rzeczywiste logiczne dowody. Przypomnieć tu należy, cośmy już wyżej mówili części, paragraf 3, że według nauki Benedykta XIV i innych teologów,
Należy zawiłe miejsce w objawieniach prywatnych objaśnić pie et modeste, to jest nie odrzucać ich z góry jako fałszywe i heretyckie, lecz starać się wynaleźć ich sens właściwy tak, by się dały pogodzić z prawdami objawionymi historycznymi. Tak postępując, zdołamy prawie zawsze usunąć pozorne sprzeczności. Wiadomym wreszcie jest, że do wykazania prawdziwości danych objawień nie potrzeba udowadniać, że wszystkie zawarte w nich szczegóły są prawdziwe, lecz tylko dać dowód, że nie są one probabiles et piecredibiles, jak mówi święty Benedykt XIV, to znaczy, że noszą na sobie znamiona nadnaturalnego pochodzenia i że nic w nich nie sprzeciwia się prawom objawionym. Zaś co do faktów historycznych, wystarczy wykazać, że były możliwe, bo czy rzeczywiście zaszły, to nawet najczęściej nie jest możliwe udowodnić. Któż na przykład potrafi pozytywnie udowodnić, że Jezus rzeczywiście odwiedził Cypryjczyków? Oto też nikt się nie kusi, wystarcza dowód, że fakt ten był możliwy, to jest, że nie stoi w sprzeczności z tym, co podaje nam święta Ewangelia. Po tych uwagach przyjrzyjmy się pojedynczym zarzutom. I. Na stronie 45. Swych objawień opowiada świątobliwa Katarzyna, że podczas potopu widziała w Arce Noego więcej niż 100 osób. Tymczasem w Genesis 1 czytamy, że do Arki schronili się tylko Noe, jego żona i trzej synowie także z żonami, a więc razem 8 osób, tyleż osób wymienia święty Piotr w jednym ze swych listów. Jakże pogodzić tę sprzeczność? Czy da się ją wytłumaczyć? Czy da się to wytłumaczyć w tym sensie, że Pismo Święte wspomina tylko o 8 osobach, ale nie wyklucza większej liczby? Co do tekstu Księgi Genesis łatwo możemy to przypuścić. Przy faktach historycznych podaje nieraz Pismo Święte tylko osoby główne, nie wyklucza jednak innych. I tak z dzieci Adama wymienia tylko Kaina, Abla i Seta, a jednak nie ulega wątpliwości, że Adam miał więcej dzieci, przynajmniej córki. Podobnie na innym miejscu jeden wymieniony jest tylko sam Noe z opuszczeniem innych. Możliwym jest więc takie tłumaczenie wspomnianego tekstu, że wymienionych jest tylko 8 osób, choć było ich więcej, a wówczas słowa świątobliwej Katarzyny dadzą się pogodzić z tekstem Genezy. Co do tekstu z listu świętego Piotra, to także nie musi być koniecznie brane pod uwagę. Święty Piotr nie podaje faktu tego w innym sensie, tylko w takim, jak jest to powiedziane w Genezie, a nadto nie przedstawia go jako fakt historyczny, w którym zależeć by mogło na dokładnej liczbie osób, tylko chce przez to uzmysłowić małą liczbę dusz szukających w chrzcie zbawienia. A więc także możliwym jest brać słowa świętego Piotra w sensie nieekskluzywnym. Nie twierdzimy, że przytoczone miejsca tylko tak dadzą się objaśnić, ale że mogą być tak objaśnione, że więc tym samym można pogodzić słowa świątobliwej Katarzyny z Pismem Świętym. 2. Zarzucają dalej świątobliwej Katarzynie, że przedstawia Melchizedecha jako anioła i posłańca Bożego. Zbadawszy rzecz dokładnie, przekonujemy się, że Emmerich czyni to zupełnie w innym sensie niż niektórzy heretycy, którzy rzeczywiście czynili z Melchizedecha jakąś istotę nadnaturalną, wyższą niemal od Chrystusa. Nazywa go posłańcem Bożym, bo nie należał ani do kapłaństwa Starego Zakonu, ani Nowego. Nikt go z ludzi nie posyłał, więc niejako z natchnienia Bożego otrzymał swe posłannictwo. W tym samym sensie nazywa go aniołem, lecz i w Piśmie Świętym mają czasem kapłani nazwę aniołów. Tak przyjęta rzecz nie przedstawia żadnej trudności. 3. Twierdzenie Anny Katarzyny, że Księga Job spisana była pierwotnie w innej formie niż obecnie, nie przedstawia także wielkiej trudności i nie sprzeciwia się orzeczeniu Soboru Trydenckiego. Orzeczenie to mówi, że Księga Job, tak jak ją teraz mamy, jest natchnioną i tego Emmerich nie zaprzecza. 4. Ewangelia świętego Jana podaje, że Łazarz był od 4 dni w grobie, gdy Jezus przybył do Betanii, zaś świątobliwa Katarzyna opowiada, że Łazarz wskrzeszony był w 8 dzień po śmierci. W tym upatrują niektórzy sprzeczność, ale sprzeczność to tylko pozorna. Możliwym bowiem jest, że przez 4 dni ciało leżało niepogrzebane, tym bardziej,
że czekano na przybycie Jezusa. Bardzo to nawet prawdopodobne, bo miano nadzieję, że Jezus uczyni cud. A więc trudność usunięta. V. Jeśli w niektórych miejscach wspomina Anna Katarzyna, że Jezus opowiadał jakąś przypowieść inaczej, niż jest zapisana w Ewangelii, to nie chciała przez to zarzucać ewangeliście niedokładności lub braku sumienności. Zaznacza przez to tylko, że słowa Pana oddane są w Ewangelii w skróceniu, lub że Jezus opowiadał tę samą przypowieść także kiedy indziej, innymi słowy. A w tym przecież nie ma nic złego. 5. Jak przedstawia Katarzyna niepokalane poczęcie Maryi? Tajemnica Arki Przymierza. Nie możemy pominąć milczeniem tego, co mówi świątobliwa Katarzyna o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Kwestia to ważna, ale trudna do pojęcia naszym ograniczonym umysłem. Tym bardziej, że relacje Katarzyny różnią się w wielu punktach od zapatrywań scholastyków. Zaznaczmy, że nie chodzi tu wprost o dogmatyczne prawdy, tylko o kwestie sporne, dotychczas nierozstrzygnięte. Nie chcemy dalej twierdzić, że to, co podaje Anna Katarzyna, nie jest prawdziwe, tylko że jest trudne dla niektórych do zrozumienia. Punkty, o których jest często mowa w objawieniach Anny Katarzyny, są następujące, i bez upadku grzechowego pierwszych rodziców rozmnażałby się ród ludzki w sposób inny, niż to co dzieje się obecnie w stanie natury upadłej, a więc w jakiś czysty, święty, szlachetny, odpowiedni stanowi pierwotnej sprawiedliwości sposób, niejako przez ducha, przez słowo. 2. W chwili upadku odjął Bóg Adamowi owo błogosławieństwo czystego rozmnażania się z Boga, w ciągu wieków udzielał go niektórym patriarchom, a na końcu świętemu Joachimowi, by ciało Najświętszej Maryi Panny poczęte było w sposób czysty, niepokalany. 3. Mocą tego błogosławieństwa było czynne poczęcie Najświętszej Maryi Panny, to jest współdziałanie jej świętych rodziców do jej poczęcia, zupełnie czystym i świętym, na kształt tego jakby się odbywała generacja w raju bez upadku grzechowego. Już pierwsze zdanie wymaga, jak pisze święty Augustyn I, obszernej dysputy. Rzeczywiście dysputowali nad nim różni teologowie, my postarajmy się przedstawić rzecz możliwie najkrócej. Kwestią jest, czy w stanie pierwotnej niewinności odbywałoby się rozmnażanie rodzaju ludzkiego tak jak obecnie, to jest per coitum? Dwojaka co do tego jest opinia. Przecząco odpowiadają na to święci Grzegorz Nysseński Atanazy, Jan Chryzostom, Jan Damasceński Hieronim, Bazyli W. i wielu innych, których z braku miejsca nie wyliczamy. Z ich też zdaniem zgodne są szczegóły podane w objawieniach Katarzyny Merich. Wszyscy ci święci mężowie zgadzają się z sobą co do istoty, twierdząc, że generacja bez upadku grzechowego nie odbywałaby się per coitum. Co do sposobu, w jaki by się to działo, różnią się między sobą. Najbardziej zgodne z podaniami świątobliwej Katarzyny jest zdanie tych, którzy mówią, że generacja odbywałaby się wprawdzie przez współdziałanie męża i niewiasty, ale w sposób jakiś czysty, najszlachetniejszy, niejako przez słowo. Tak zaznacza to świątobliwa Katarzyna w swych objawieniach. Racje przemawiające za powyższym naszym twierdzeniem są następujące. Po pierwsze w stanie pierwotnej sprawiedliwości musiała panować sama świętość i szlachetność w najwyższym tego słowa znaczeniu, a tych czynników nie zawiera w sobie akt generacji już dla samej natury swej, już dla niskiej żądzy i rozkoszy cielesnej, koniecznie mu towarzyszącej. Po drugie, stanów doskonały wykluczał wszelkie zniszczenie i wszelką boleść, a generacja w stanie obecnym nie może mieć miejsca bez zanieczyszczenia całości dziewiczej i bez boleści podczas porodu. A więc bez upadku grzechowego odbywałaby się generacja inaczej niż obecnie. Trudność zdają się sprawiać niektóre teksty Pisma Świętego jak na przykład, mężczyznę i białogłowę stworzył ich, dalej, błogosławił im Bóg i rzekł. Rośnijcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię, wreszcie słowa Adama, przeto opuści człowiek ojca swego i matkę, przyłączy się do żony swojej i będą dwoje w jednym ciele. Lecz i te teksty dadzą się pogodzić z naszym twierdzeniem. Pewnym jest,
że już w raju była różnica płci i to w celach generacji. Lecz świątobliwa Katarzyna potwierdza to także, owszem, mówi, że generacja odbywałaby się przez współdziałanie obydwu płci, twierdzi tylko, że współdziałanie to odbywałoby się w sposób czysty i święty, w sposób inny, a więc nie per coitum. W tym zaś twierdzeniu nie ma sprzeczności ze słowami Pisma Świętego. Przeciwko powyższemu zdaniu powstają prawie wszyscy scholastycy, między innymi święty Tomasz, Bonaventura, Suarez, Silvus, Estius, Cornelius a Lapide i inni. Twierdzą oni, że bez upadku grzechowego odbywałoby się rozmnażanie rodzaju ludzkiego w sposób jak i teraz, opierając się na powyższych tekstach Pisma Świętego. Prócz tego przytacza jeszcze święty Tomasz argument wewnętrzny. Owszem i my przyznajemy, że to leży w naturze ludzkiej, by generacja odbywała się przez współdziałanie obu płci, bo w tym celu ustanowił Bóg od początku różnicę płci. Ale twierdzimy, że sposób tego współdziałania mógł być bez upadku grzechowego innym niż obecnie i nawet prawdopodobnie był innym. A że takim jest jak obecnie to jest, że odbywa się per coitum, to jest następstwem grzechu pierworodnego. Takie przypuszczenie nie sprzeciwia się tekstowi Pisma Świętego, owszem zdaje się z niego wypływać szczególnie Genesis 3, 16. Chcąc przyjąć prawdziwość twierdzenia scholastyków, pozostaje do usunięcia trudność wielka, prawie nierozwiązalna, którą święty Tomasz sam sformułował tak, stan pierwotnej niewinności wyklucza wszelkie zniszczenie i zepsucie, lecz akt generacji powoduje zniszczenie nietykalności dziewiczej. A więc bez upadku grzechowego akt ten, w obecnej swej formie nie mógłby mieć miejsca. Rozmaicie próbowali scholastycy rozwiązać tę trudność. Święty Tomasz mówi między innymi, że przez akt ten nie byłaby zepsutą nietykalność umysłu, tylko nietykalność ciała, a to wynagrodzonym byłoby obficie płodnością potomstwa. Inni teolodzy tłumaczą, że nietykalność ciała byłaby wprawdzie usuniętą, lecz bez wyraźnego obnażenia cielesnego. Lecz usunięcie dziewiczości nie może mieć miejsca bez obrażenia cielesnego u niewiasty, co obszernie a dokładnie udowadnia Estius. Wynika to z księgi Deuteronomium 6, z nauki świeckiej i teologicznej 1, że usunięcie dziewiczości pociąga za sobą koniecznie uszkadzające zepsucie cielesne, a więc nie mogłoby mieć miejsca w stanie niewinności. Uznawali to scholastycy, więc starali się ze świętym Tomaszem wynaleźć inne rozwiązanie kwestii. Twierdzili zatem, że w stanie niewinności generacja mogłaby się odbywać bez utraty dziewiczości. Lecz i to twierdzenie nie mogło się pozostać. Starożytni teologowie i doktorowie uważają w ogóle fakt poczęcia bez utraty dziewiczości za niemożliwy w sposób naturalny. To samo mówi starożytny doktor medycyny, Paulus Zatzchia. W razie zaś przypuszczenia jego możliwości byłby ten fakt czymś anormalnym, nadzwyczajnym, po prostu cudownym. Albo więc trzeba by przyjąć, że bez upadku grzechowego każde poczęcie byłoby cudem, albo zgodzić się na sentencję przez nas bronioną, zgodną z podaniem Katarzyny Emmerich. Nie odmawiamy prawdopodobieństwa zdaniu przeciwnemu, ale twierdzimy, że i nasze zdanie jest również prawdopodobnym, a nawet bardziej prawdopodobniejszym, a to dlatego, że 1. Zdania tego broni sześciu doktorów Kościoła, święty Grzegorz Nysseński, święty Jan Damasceński, święty Atanazy, święty Jan Chryzostom, święty Bazylii i święty Hieronim, tudzież wielu innych teologów. 2. Zdanie nasze ma ważną za sobą rację i odpowiednim jest pełne stanowienie o pierwotnej niewinności. 3. Zdanie przeciwne wiedzie za sobą trudności niełatwe do rozwiązania, a może nawet w ogóle nierozwiązywalne. 2. Dalej opowiada świątobliwa Katarzyna, że to błogosławieństwo czystego rozmnażania się z Boga odjął Bóg Adamowi w chwili upadku. Następnie udzielił go częściowo patriarchom, a na końcu w całej pełni świętemu Joachimowi, by poczęcie Najświętszej Maryi Panny było czystym i niepokalanym. Te twierdzenia, na pozór tak dziwne, nie są jednak bezpodstawne, owszem mają za sobą tradycję i niektóre prawdy wiary.
bez upadku grzechowego odbywałaby się generacja w sposób czysty i święty, jak już to mówiliśmy. Teraz zaś, na co każdy się zgodzi, poczęcie nasze odbywa się w grzechach in peccatis, jak powiada psalmista 1, niejakoby akt generacji w małżeństwie był sam przez się grzechem, lecz ponieważ ma w sobie pewną nieprzystojność, z powodu towarzyszącej mu pożądliwości, przenosi grzech pierworodny na potomków. A więc Bóg odjął Adamowi łaskę czystego rozmnażania się. Że Bóg udzielił potem tego błogosławieństwa wielkim patriarchom jest zrozumiałe. Oni byli antenatami narodu skażonego, z którego miał Chrystus co do ciała pochodzić, oni tworzyli najgłówniejsze ogniwa w genealogii Jezusa. A do Abrahama w szczególności powiedział Bóg, benedicam tibi. Et benedicentur insamine tuo omnes gentes terrae. Otrzymali jednak to błogosławieństwo tylko częściowo, a w całej pełni otrzymał je dopiero święty Joachim. Gdy dalej Katarzyna Emmerich przedstawia to błogosławieństwo jako coś materialnego, przechowywanego czasowo w Arce Przymierza, to także nie jest rzecz zbyt nieprawdopodobna i nadzwyczajna ani nowa. W ogóle podane tu szczegóły, choćby nigdzie nie było o nich wzmianki, nie stają się jeszcze przez to niemożliwe. Bóg może osobom prywatnym objawić prawdy nieznane jeszcze zupełnie. Lecz tak nie jest. Tajemnice tu wspomniane znane już były w tradycji Starego i Nowego Zakonu. I tak, uczony franciszkanin, Piotr Galatinus, opowiada w swym dziele De Arcanis Catholicae Veritatis jakoby istniała u starodawnych Żydów tradycja, że Bóg już w Adamie stworzył materię przeznaczoną na ciało Najświętszej Maryi Panny. Uchronił ją od zepsucia i zachował nienaruszoną aż do świętego Joachima. To podanie nazywa Suarez Antiqua Opinio. Mniemania Galatinusa broni również hiszpański karmelita, Krzysztof Avendano, powołując się przy tym na oświadczenie VI Soboru Kościelnego. Święty Tomasz, Suarez i inni, stanowczo sprzeciwiali się tej opinii. Mówili oni, że gdyby materia, przeznaczona na utworzenie ciała Chrystusa, przechodziła niezmieniona przez wszystkie pokolenia od Adama, to wówczas nie można by nazwać Jezusa synem Dawida, tylko Adama, a tak zaprzeczono by słowom apostoła. Z tego chciano zrobić zarzut Katarzynie Emmerich twierdząc, że w objawieniach swoich podaje w tej sprawie to samo co Galatinus i Avendano. Zarzut to całkiem niesłuszny. Świątobliwa Katarzyna starannie wypisuje genealogię Jezusa, jasno i dokładnie zaznacza wielokrotnie, że Jezus jest synem Dawida według ciała. Co do przechodzenia owego błogosławieństwa, to przedstawia je zupełnie inaczej. Według niej nie materia, z której powstało ciało Jezusa, jak chcą tamci, lecz tylko czyste błogosławieństwo, z którego łaski stało się ciało Jezusa, wcielonego Boga, odjęte zostało Adamowi, udzielane częściowo patriarchom, a w pełni Joachimowi. Było to, powtarzam, błogosławieństwo, które swą mocą uświęciło pierwiastek czynny generacji w świętym Joachimie. To uświęcenie nie jest samowolną hipotezą, lecz naturalnym następstwem nauki Kościoła o grzechu pierworodnym. Ten właśnie pierwiastek czynny, jak naucza święty Tomasz ze scholastykami, jest przyczyną narzędziową przenoszenia grzechu pierworodnego. Jeśli więc Najświętsza Panna miała pozostać wolną od grzechu pierworodnego, to najprawdopodobniejszym jest przypuszczenie, że Bóg usunął owym błogosławieństwem przyczynę grzechu pierworodnego, to jest uświęcił owym błogosławieństwem czynny pierwiastek generacji w Ojcu Najświętszej Panny. Z tego zaś wynika zupełnie, by Maryja nie była prawdziwą córką Joachima i Anny. 3. Wreszcie czytamy w objawieniach Katarzyny Emmerich, że czynne poczęcie Najświętszej Panny Maryi, to jest współdziałanie jej świętych rodziców do jej cielesnego poczęcia, było czystym i świętym, wolnym od najmniejszej pożądliwości, słowem takim, jakim był w ogóle akt generacji bez upadku grzechowego. Nie ma to nic wspólnego z tym, co twierdzą tzw. celluloidianie, że Anna poczęła Maryję z zachowaniem dziewiczości bez udziału męża. Owszem, świątobliwa Katarzyna mówi wyraźnie, że Maryja była prawdziwą córką Joachima i Anny, a przez nich potomkiem Dawida, tylko że mocą udzielonego Joachimowi błogosławieństwa,
współdziałali rodzice do jej poczęcia czysto i święcie, bez pożądliwości grzechowej. Teologowie rozróżniają poczęcie czynne i bierne. Czynne to współdziałanie rodziców do utworzenia ciała, bierne to połączenie duszy z utworzonym ciałem. Że bierne poczęcie Maryi Panny było niepokalanym, jest dogmatem wiary nieulegającym wątpliwości. Chcemy jeszcze wykazać, że według słusznego mniemania teologów, czynne poczęcie Maryi było świętym, czystym, wolnym od pożądliwości cielesnej. Przemawiają za tym argumenty wewnętrzne, dalej powaga ojców Kościoła i teologów. Przy każdej generacji odbywającej się zwykłym porządkiem w stanie upadłej natury podlega płód jeszcze przed złączeniem się z duszą rozumną grzechowi pierworodnemu i otrzymuje zarodek pożądliwości cielesnej. Zaród ten nie jest jeszcze właściwym grzechem, ani winą, bo tylko dusza rozumna może być podmiotem grzechu, jest tylko karą za grzech Adama i najbliższą przyczyną, mocą, której dusza od pierwszej chwili złączenia się z ciałem podlega grzechowi pierworodnemu. Nie jest to rzeczywista winna, lecz tylko naturalna konieczność podupadnięcia jej, od chwili złączenia się duszy z ciałem, a usunąć tę konieczność może tylko Bóg w sposób cudowny. Tak nauczają święty Tomasz, Hugo od świętego Wiktora, Celestyn Sfondrati, Piotr Lombardus I, Aleksander z Halas, Morgoth i inni. Jak więc skażenie ciała płodu prowadzi za sobą skażenie duszy, tak znowu samo jest następstwem pożądliwości w rodzicach płodu. Tak nauczają ogólnie wszyscy scholastycy, a głównie święty Tomasz, podając na poparcie oczywiste racje. Zważyć należy, że przyczyną skażenia ciała w płodzie jest nie tylko pożądliwość aktualna, złączona z aktem generacji, lecz także pożądliwość habitualna, czyli fome speciati, która tkwi w rodzicach z powodu ich pochodzenia od Adama. Nawet więc po usunięciu cudem pożądliwości aktualnej, przeszłaby z rodziców w płód pożądliwość habitualna. Z tego wyciągnąć możemy wniosek, że rodzice Najświętszej Panny nie tylko nie mieli zupełnie żądzy aktualnej w samym akcie, lecz że zanikła w nich zupełnie pożądliwość habitualna, czyli fome speciati, jak to wyraźnie mówią objawienia świętej Brigidy i świętej Luitgardy. Twierdzimy dalej, że ciało Najświętszej Maryi Panny nie było nigdy, a więc ani w pierwszej chwili skażone zmazą grzechową. Dowód na to bierzemy przede wszystkim z samej tajemnicy niepokalanego poczęcia. Dogmatem jest, że Maria Panna poczęta jest co do duszy niepokalanie. A ponieważ, jak wykazaliśmy, ściąga dusza na siebie grzech pierworodny przez złączenie się z ciałem, a więc wnosić musimy, że i ciało Najświętszej Panny Maryi wolnym było od pierwszej chwili od wszelkiej zmazy grzechowej. Zresztą odpowiednim to było dla wielkości Boga, by nie tylko duszę, ale i ciało zachował od wszelkiej zmazy. Dalej, gdyby Najświętsza Panna w swym poczęciu aktualnym nie była zachowaną od skażenia ciała, to bez wątpienia podległą byłaby najbliższej powinności ściągnięcia na siebie grzechu pierworodnego. Tymczasem jest nauką więcej niż prawdopodobną, że Maryja nie podlega ani na chwilę tej powinności. Tak twierdzą z należytym uzasadnieniem liczni teologowie, jak święty Alfons, Vega, Galatinus, Ludwik de Ponte, Salazar, Nowarin, kardynał Lugo, Nieremberg, Sedlmayr i inni. A więc jeśli Maryja wolną była od owej powinności, tym bardziej więc wolną była od wszelakiego skażenia ciała. Ojcowie święci, nazywając poczęcie Maryjnej niepokalańszym, rozumieją zwykle przez conceptio zarówno poczęcie czynne, jak i bierne. Zarzucają przeciwnicy, że Jezus jest odkupicielem wszystkich ludzi, a zatem i Maryję musiał odkupić, więc jeśli Maryja nie podlegała grzechowi pierworodnemu co do duszy, to przynajmniej ściągnąć musiała na siebie poprzednie skażenie ciała. Odpowiadamy na to, Maryja oczywiście potrzebowała łaski Jezusa Chrystusa, lecz nie po to, by być uwolnioną od ściągniętej już zmazy, tylko by być zachowaną od ściągnięcia jej na siebie, jak to trafnie tłumaczy kardynał Cusa. Jeszcze ważniejszym argumentem jest stanowisko i godność Maryi jako Matki Bożej. Trudno byłoby pogodzić z tą godnością fakt, że ciało jej dziewicze, w którym przez 9 miesięcy przebywała sama świętość,
Jezus Chrystus, Bóg prawdziwy, podlegało kiedykolwiek choć na chwilę grzechowi i szatanowi. Oprócz tych argumentów teologicznych, przemawiają za naszym twierdzeniem świadectwa licznych świętych ojców i teologów, którzy w swych dziełach również wykazują, że Maryja wolną była zupełnie od wszelakiego skażenia ciała. Bronią tego zdania papież Leon, święty Anselm, Piotr Damian, święty Bernardyn ze Sieny, Andrzej z Krety, święty Jan Damaceński, święty Ildefons, Galatinus, Spinelli, Doza, Samaniego i wielu innych. Wyraźne w tej kwestii oświadczenia znajdujemy, pominąwszy objawienia świątobliwej Katarzyny, także w innych objawieniach prywatnych. Anna Katarzyna twierdzi w swych objawieniach jeszcze więcej, mówi bowiem, że aktualne poczęcie Maryi Panny odbyło się w ten sposób, w jaki odbywałaby się generacja, gdyby upadek pierwszych rodziców nie miał miejsca. A więc święci rodzice Maryi współdziałali do jej poczęcia w sposób jakiś święty, najczystszy. Co do tego twierdzenia przyznajemy, że nie mamy na jego poparcie żadnych specjalnych dowodów. Można jednak uzasadnić twierdzenie, że to jest możliwe, a nawet prawdopodobne. Że jest to możliwe i że przy tym generacja jest prawdziwą, rzeczywistą, jak wykazaliśmy wyżej. Mógł więc Bóg sprawić, by w ten sposób odbył się akt poczęcia Najświętszej Panny. Zarzut, że w ten sposób Maryja nie byłaby prawdziwą córką Joachima i Anny jest niesłuszny. Według przedstawienia świętobliwej Katarzyny, Maria generata est ex sanctificato semin patris Joachimi et ex materia purificata es. Anna, a to wystarcza, by oboje byli prawdziwie jej rodzicami, jak naucza doktor Anielski. Jeśli zaś taki sposób generacji jest możliwym, to cóż prawdopodobniejszego, jak przypuszczenie, że w ten sposób odbyło się niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Poczęcie musiało być najczystsze, najświętsze conceptio, apetcato alienissima, jak się wyrażają ojcowie święci. Więc czyż nie jest prawdopodobnym, że Bóg w pełni swej łaski uczynił dla Maryi, matki syna swego jedynego, że rodzice jej poczęli ją w sposób najświętszy, najczystszy? Bóg, przeznaczając Maryję na przybytek dla swego syna, z wszelkim prawdopodobieństwem sprawił, że aktów, będący najbliższą naturalną przyczyną utworzenia jej najświętszego ciała, odbył się w najwyższej czystości i świętości, przez Ducha Świętego. 6. Szczególne zalety objawień świętej Katarzyny. Ich pożytek. Nie chcemy twierdzić, że objawienia świątobliwej Katarzyny pod każdym względem trzeba cenić wyżej niż inne. Prawdą jest jednak, że mają one pewne szczególne zalety, jakich nie widzimy w innych objawieniach. I tak pierwszą ich zaletą jest, że przedstawiają w całości i logicznym związku całe dzieło odkupienia, podczas gdy inne objawienia mieszczą w sobie tylko rozważanie pojedynczych tajemnic wiary. Tylko objawienia Marii Sagrady mogą pod tym względem poniekąd stanąć na równi z objawieniami Katarzyny Emmerich. Każdy zaś zrozumie, jak wielki pożytek może przynieść uważnemu czytelnikowi rozważanie całego dzieła odkupienia, poznanie nieskończonej ku nam miłości Syna Bożego i Jego Matki Najświętszej. Dalszą ważną zaletą wspomnianych objawień jest, że przedmiot i ich stanowią nie prawdy abstrakcyjne, lecz konkretne, historyczne zdarzenia i fakty, przedstawiające nam dzieło odkupienia w sposób najprostszy, najnaturalniejszy, najprzystępniejszy. Jak żywy, jakby przed nami, przedstawiony jest Zbawiciel, Jego życie, działanie, męka. Chociaż odmalowane tu jest Jego życie doczesne, będące pasmem udręczeń i poniżeń, ale przecież z postaci Jego, przedstawionej nam przez Katarzynę Emmerich, wieje jakaś wzniosłość nadnaturalna i blask nieopisany, nie dozwalający czytelnikowi zapomnieć o tym, że ten człowiek to Bóg prawdziwy, prawdziwy Syn Boga żywego. Dodać trzeba, że objawienia te są stosowne i odpowiednie nie tylko dla uczonych lub dusz udoskonalonych w pobożności, lecz dla wszystkich ludzi, nawet najmniejszych prostaczków. Wszyscy, jeśli tylko czytać je będą z należytym usposobieniem, znajdą w nich dla siebie pożytek duchowy, a więc prawdziwe oświecenie,
świętą pociechę i pobudkę wielką do ćwiczenia się w cnocie i pobożności. Zarzucano tym objawieniom, że za wiele w nich jest drobiazgowych opisów różnych miejscowości, zwyczajów, obrzędów i tak dalej. My przeciwnie, twierdzimy, że opisy te są potrzebne, a nawet stanowią zaletę dzieła. Najpierw sprawiają one, że czytelnik przenosi się niejako myślą w opisywane miejsce i staje się jakoby naocznym świadkiem wszystkich zdarzeń. Opisy te są tłem, z którego tym piękniej i wspanialej wyłania się wzniosły obraz boskiego Zbawiciela. Lecz mają one oprócz tego dalsze ważne wzniosłe znaczenie, a mianowicie są jednym z głównych dowodów nadnaturalności i prawdziwości objawień świątobliwej Katarzyny. Nawet mąż uczony, podając tyle drobiazgowych szczegółów historycznych, geograficznych, etnograficznych, nie ustrzegłby się sprzeczności, błędów i pomyłek. Cóż dopiero mówić o ubogiej, cichej wieśniaczce, zakonnicy, której obcą była wszelka umiejętność? Jeśli mimo to, wszystko zgodne jest co do joty z rezultatami umiejętności, jawny to dowód, że objawienia świątobliwej Katarzyny to niedowolny wymysł ludzkiego umysłu, lecz prawdziwe Słowo Boże. Jakie plony przyniosłyby dotychczas objawienia świątobliwej Katarzyny, trudno osądzić dokładnie, bo plony te ukryte są w sercach i sumieniach czytelników. Że jednak muszą być obfite, świadczy o tym fakt, że dzieło to doznało życzliwego, gorącego przyjęcia w wielu krajach. Dzieło to o męce pańskiej rozeszło się wszędzie w niezliczonych egzemplarzach, ożywiając wiarę, pobudzając miłość ku Zbawicielowi w sercach wiernych. Wydane później życie Jezusa, mimo swej obszerności, było również gorliwie rozchwytywane i doczekało się licznych wydań w różnych językach, a obecnie przełożony na język polski, zasiewać będzie i w naszych sercach ziarna wiary, nadziei i miłości Bożej. Rozdział trzeci. Świadectwa książąt Kościoła i teologów na korzyść objawień świątobliwej Katarzyny Emmerich. 1. Świadectwa książąt Kościoła. Świadectwa mężów uczonych, biegłych w rzeczach wiary, a przede wszystkim świadectwa książąt Kościoła, były i są zawsze bardzo ważnym dowodem prawdziwości i nadnaturalności objawień prywatnych. Świadectw takich nie brak objawieniom świątobliwej Katarzyny. I to świadectw z ust mężów oznaczających się głęboką wiedzą i świętością życia. Wymienimy tu przede wszystkim zmarłego w roku 1833 Michała Wittmana, biskupa Ratyspony. Święty ten biskup, przewidując wielkie korzyści z publicznego ogłoszenia widzeń Anny Katarzyny, zachęcał wciąż Clemensa Brentano, by dał do druku swój rękopis, bo, jak mówił, będzie to spełnieniem zamiarów Bożych. Przypomniał mu to jeszcze, leżąc już na łożu śmiertelnym, na kilka godzin przed skonaniem i udzielił mu swego ostatniego błogosławieństwa. Gdy w latach 18581-860 pojawiło się wydanie życia Jezusa w trzech tomach, zbadał je dokładnie biskup Limburga, Piotr Józef Blum, i dał temu dziełu swą aprobatę brzmiącą jak następuje, ponieważ księgi te nie zawierają nic takiego, co by się sprzeciwiło katolickiej nauce wiary i obyczajów. Owszem, zdają się być pisane w tym duchu, by wzbudzić w pobożnych czytelnikach poznanie i miłość naszego boskiego Zbawiciela. Przeto dajemy chętnie temu dziełu naszą arcypasterską aprobatę z życzeniem, by za łaską Pana wydało również obfite owoce jak ogłoszone dawniej widzenia świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich o gorzkiej męce naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i o życiu przyczystej Maryi Dziewicy. Również wielkie znaczenie ma polecająca aprobata najczcigodniejszego biskupa Ratyspony, Ignacego Senestrej, jakiej udzielił nowemu wydaniu życia Jezusa z roku 1881. Przetłumaczone na język angielski zyskało to dzieło aprobatę Augusta Marii Tobe, biskupa z Oregon, wreszcie w ostatnich czasach życzliwą aprobatę jego eminencji kardynała Gibbonsona, arcybiskupa z Baltimore. Nikt nie zaprzeczy ważności tych potwierdzeń ze strony książąt Kościoła. Zaświadczają one, że objawienia świątobliwej Katarzyny zawierają w sobie widoczne znamiona prawdziwości i czytanie ich przynosi wielki pożytek. 2. Overberg, Stolberg, Gorres.
Czy te imiona z czcią wymawiać należy, bo noszący je mężowie zasłużyli się bardzo około sprawy Bożej w Niemczech w pierwszej połowie XIX wieku. Overberg, radca konsystorza i regens seminarium biskupiego w monasterze, był za zrządzeniem opatrzności kierownikiem sumienia świętobliwej Katarzyny w najważniejszym okresie jej życia, bo od roku 1813 do jej śmierci w roku 1824. Od początku zyskał jej nieograniczone zaufanie, bo jak sama mu oznajmiła, znała go już poprzednio ze swoich widzeń. Toteż z dziecięcą ufnością, otwierała przed nim swą duszę, tak bogatą w łaski i cnoty. Overberg był dla niej zawsze wiernym doradcą, kierownikiem i przyjacielem, bronił ją przed prześladowaniami, zawiścią. On zawsze oświadczał to za wolę Bożą, by pielgrzym spisał jej objawienia. O świątobliwej Katarzynie mówił, że od szóstego roku życia nie znała innej radości, prócz radości w Bogu i innej zgryzoty i boleści, prócz boleści nad obrazę Bożą. Niemniej ważnym jest też świadectwo szlachetnego hrabiego Fryderyka Leopolda Stolberga. Przybył on z żoną w roku 1813 do Duelmen i za pośrednictwem Overberga, w jego towarzystwie odwiedzał świątobliwą Katarzynę. O odwiedzinach tych napisał pojedyncze bezstronne sprawozdanie. Opisawszy pierwsze wrażenia, jakie odebrał, wspomina o ranach, jakie świątobliwa Katarzyna miała na głowie, rękach, nogach i w boku, na pamiątkę ran Zbawiciela. Widział jej, przekonał się o ich prawdziwości. Co do tych stygmatów, tak pisze, lekarze uznali je za cud prędzej jeszcze niż duchowni, bo badali je według ścisłych reguł wiedzy i sztuki lekarskiej. Twierdzą, że niemożliwym jest sztucznie wywołać takie rany, jako te, które nie jątrzą się dalej, ale nie dadzą się zagoić. I to także, według ich zdania, nie da się wytłumaczyć naturalnie, że mimo tych ran i strasznych cierpień, jakie ją wciąż dręczą, świątobliwa Katarzyna nie mizernieje, nie upada na siłach, wzrok jej zawsze jest pełen życia i natchnienia. Dalej opisuje Stolberg jej zachowanie się, pełne skromności i pokory, zachwyca się jej cnotami, a głównie głęboką miłością ku Bogu, malującą się we wszystkich jej słowach, czynach i uczuciach. Sprawozdanie to ujęte w formie listu, wydrukowano i rozszerzone jest w językach niemieckim, holenderskim i francuskim, a tak za pośrednictwem pobożnego hrabiego rozsławiło się szeroko imię świątobliwej Anny Katarzyny. Odwiedziny te Stolberga w Duelmen są jawnym zrządzeniem Bożym. Aż do śmierci swej pozostawał Stolberg w duchowej łączności z Anną Katarzyną. Gdy umarł w 1819 roku, widziała go świątobliwa Katarzyna w objawieniu, że otrzymał nagrodę wieczną z rąk Pana. Jak Stolberg daje świadectwo prawdziwości stygmatów świątobliwej Katarzyny, tak znowu wielki uczony, Gorres, zaświadcza prawdziwość jej widzeń. Wspomina o nich obszernie w swojej mistyce, a nazywa je najcudowniejszymi, najobfitszymi, najgłębszymi i najbardziej wzruszającymi widzeniami. Wreszcie wspomnieć należy dwóch historyków, Wittmanna i Kerza. Obaj wyrażają się z zachwytem zarówno o cnotach, jak i o widzeniach świątobliwej Katarzyny. 3. Dom Prosper Guéranger. We Francji zyskały objawienia Katarzyny i Marii rzecznika w osobie jednego z najuczeńszych i najznakomitszych mężów. Był nim Prosper Guéranger, opat Solesmans, znany w całym świecie z głębokiej nauki, a dla swych zasług zaszczycony odręcznym brewem Piusa IX. W czasopiśmie Le Monde z 15 kwietnia 1860 roku zaleca on gorąco wiernym życie Jezusa, tłumaczone przez Cezalesa. Kanonika wersalskiego. W artykule tym nazywa manuskrypt Clemensa Brentano kosztownym skarbem i jawnie broni nadnaturalnego charakteru objawień Katarzyny Emmerich. Przypomniawszy dawniejsze swe porównanie, uczynione między nią a Marią Zagredy, oświadcza, że obie mają w sobie widoczne znamiona nadnaturalnych wizji. Wysławia dalej owo bogactwo szczegółów, dokładność opisów w objawieniach świątobliwej Katarzyny i zgodność ich osobliwą z tym, co podaje w tajmierze historia, archeologia, topografia.
Z tej to właśnie okoliczności wyprowadza uczony opat dowód, że objawienia Katarzyny Emmerich są prawdziwe i nadnaturalne. Przyznaje, że takie opracowanie takiego przedmiotu przechodzi siły ludzkie i stwierdza, wobec tego niewyczerpanego, cudownego dzieła musi człowiek mimo woli rzec, digitus Dei est hic, palec Boży jest w tym. Dalej tłumaczy czcigodny prałat, jako uważać należy za zrządzenie Boże, że objawienia te pojawiły się właśnie w epoce ogólnego upadku wiary. W liście pisanym rok przedtem do kanonika Cazalesa, mówi tenże Guaranger tak: podzielam zupełnie wasze przekonanie o wartości objawień Katarzyny Emmerich. Jasne jest dla mnie, że objawienia te z zakresu Ewangelii zachowała łaskawie boska opatrzność umyślnie na obecne czasy, szczególnie dla Niemiec, w przewidywaniu bezbożnych systemów, które powstają w tym kraju przeciw prawdziwości Ewangelii. 4. Zadania angielskich i amerykańskich teologów. Jeszcze nim przełożono objawienia Katarzyny Emmerich na język angielski, znano je już w Anglii i w Ameryce, gdzie uczeni i znakomici mężowie wyrazili się nieraz o nich w publicznych pismach z pełnym uznaniem i największym podziwem. Wspomnijmy tu pokrótce o najważniejszych tych świadectwach. W wydawanym przez ojców jezuitów w Londynie miesięczniku De Monde ogłosił ojca M. Clarke w roku 1885 artykuł pod tytułem A Modern Stigmatica, w którym wykazuje świętość życia Katarzyny, prawdziwość jej objawień i zgodność tychże z nauką Kościoła. Na wstępie artykułu wyjaśnia autor, jak bardzo na czasie były objawienia świątobliwej Katarzyny. Czas to był ogólnej niewiary, indyferentyzmu, wolnomyślności i rozluźnienia dyscypliny kościelnej. W szkołach publicznych nie przykładano prawie żadnej wagi do nauki wiary. Chciano wszystko objąć rozumem, a w rzeczywistości upadano coraz bardziej w zrozumieniu i poczuciu tajemnic wiary. W tym to właśnie czasie Bóg miłosierny, by ożywić gasnącą wiarę i miłość w sercach wiernych, wybrał sobie duszę, której cudowne widzenia i nadnaturalne objawienia miały umocnić w chwiejnych, wiarę w tajemnice religii, a nie jednego niewierzącego przekonać o ich boskim pochodzeniu. Dalej kreśli autor krótko życiorys świętej zakonnicy, jej młodość, bogobojność, tak już obfitą w łaski, wstąpienie do zakonu, ciche i święte życie w murach klasztornych, mówi o niektórych jej wizjach, podając jako dowód ich prawdziwości fakt, że wrażenia odczuwalne w ekstazie wyraziły się na ciele świątobliwej Katarzyny jako stygmaty. Powstaje tu autor przeciw zaślepieniu części ludzi, którzy w rzeczach nadnaturalnych, mimo oczywistych znamion, widzą we wszystkim oszustwo, albo wpływ diabelski, a prawie nigdy nie chcą uznać zjawiska cudu. Wreszcie zbiera autor najgłówniejsze rysy mające przedstawić we właściwym świetle jej charakter, naturę jej widzeń, ich wartość i znaczenie. Przede wszystkim więc zwraca uwagę na tego ducha bezwzględnego posłuszeństwa i wyzwolenia się z wszelkiej samowoli, czym odznaczała się świątobliwa Katarzyna. Pogrążona w najwyższym stopniu ekstazy, ocucała się natychmiast na rozkaz spowiednika, a nieraz prosiła o przebaczenie, że nie mogła tego dość prędko uczynić. Wyszczególnia dalej autor jej dziecięcą prostotę, prawdziwie głęboką pokorę, głęboki, niczym niezmącony spokój wewnętrzny i ciągłe prawie ścisłe, a błogie połączenie z Bogiem, o którym sama Katarzyna mówiła, nic nie ma słodszego nad cierpienie z Chrystusem. Poprzestajemy na tym krótkim zebraniu znamiennych rysów i przytaczamy dalej słowa samego autora. Dokładność taka i obfitość znajomości nie da się zupełnie wyjaśnić, jeśli nie przyjmiemy, że tu ma miejsce Boże objawienie. Opowiadanie jej zgodne jest zupełnie z nauką teologów i świętych ojców, z orzeczeniami soborów i z regułami wiary w ogóle. Nie pomija Clarka i tego faktu, służącego ku chwale świątobliwej Katarzyny, że kanonik Urbas przekonał się o prawdziwości opisów świątobliwej Katarzyny. Wspomnieliśmy o tym wyżej. Dalej zastanawia się autor nad wizjami świątobliwej Katarzyny, ale że za długo byłoby powtarzać wszystko, podajemy tylko krótką treść jego słów. Otóż widzenia świątobliwej Katarzyny miewały często związek z dorocznymi świętami kościelnymi,
Do każdego święta zastosowany był odpowiedni przedmiot widzenia, to znów przesuwała się przed jej oczyma cała historia odkupienia w niezliczonym szeregu obrazów. A świątobliwej Katarzynie wydawało się, jak gdyby żyła pośród tych scen, obcowała wprost z osobami pojawiającymi się jej. Czasem widywała sceny z życia męczenników lub późniejszych świętych, także dzieje założenia wielu klasztorów. A nawet dane jej było widzieć subspecie visibili prze Najświętszą Trójcę w świetle glorii, otoczoną chórami aniołów i świętych. Widzenia jej odnosiły się także do teraźniejszości. Poznawała więc obecne położenie Kościoła i przyszłe jego losy, odgadywała różne wypadki polityczne i prywatne, chociaż z tego mało kiedy robiła użytek. Wyjawiała je tylko wówczas, gdy szło o czyjąś korzyść. Nieraz przenosiła się duchem o setki mil, widząc z dokładnością naocznego świadka rozgrywające się w danej chwili sceny. Również dziwnym i cudownym był jej dar rozpoznawania relikwii. Dla wykazania, jak dalece objawienia Anny Katarzyny zgadzają się z nauką Kościoła, przytacza autor fakt, że święta zakonnica potępiła stanowczo mesmeryzm i spirytyzm, zwąc to sztukami i mamidłami szatańskimi. Wreszcie kończy Clarke artykuł, przedstawiając wzruszająco ostatnie chwile życia i samą śmierć świątobliwej Katarzyny. Wspomnieć należy dalej o uczonym owatorajaninie, Fryderyku Wilhelmie Faberze, który w dziełach swych wielokrotnie wspomina o Katarzynie Emmerich i z przekonaniem mówi o nadnaturalności jej objawień. W piśmie Pastoral Blatvone St. Louis ogłoszono w roku 1896 szereg artykułów dobitnie świadczących o świętości i darze proroczym świątobliwej Katarzyny i omawiający wysoką wartość jej objawień. Autorem jest jezuita, ojciec Schlechter. Rozpisuje się on obszernie w artykule końcowym o obecnym wydaniu Życia Jezusa. Główne punkty jego rozprawki są następujące: objawienia świątobliwej Katarzyny, spisane przez Clemensa Brentano, są dziełem jakich mało. Jest ono zajmującym dla uczonych i nieuczonych, dla świeckich i duchownych, słowem dla wszystkich. Miłośnik natury, badacz typów, artysta, fizjonomista, spowiednik i asceta, historyk, każdy znajdzie tu ulubiony swój przedmiot, każdy może skorzystać. Święty Jan mówi, wieczna szczęśliwość polega na prawdziwym poznaniu Jezusa. A właśnie, czytając tę książkę, uczymy się poznawać coraz lepiej Jezusa i Maryję, kochać ich razem, bo poznawszy Jezusa, musimy go kochać. Czytelnik, przeniesiony niejako w ubiegłe wieki i w tamte strony, ma przed oczami życie Jezusa i jakoby żyje z nim razem. Więc powoli nabiera ufności ku niemu. Widzi najdrobniejsze jego czynności, ma przed oczyma jego wspaniałą i wzniosłą postać, staje się niejako współdziałającym w czynnościach opisywanych osób. A czyż to nie pomaga w zbliżeniu się do Jezusa? Szczególnym jest to, że w książce nie ma żadnych zwrotów osobistych, żadnych kazań i morałów, żadnych modlitw i westchnień. Ale za to czytelnikowi samemu nasuwają się różne uwagi i refleksje nieraz mimo woli. Czasem chciałby odrzucić już książkę, ale ciekawość każe mu czytać dalej. Szuka ciekawych, pięknych szczegółów, a znajduje pożytek i rady zbawienne. Zarazem wielką zaletą jest popularny nastrój książki. Nie jakoby pisaną była w narzeczu pospolitym, bo to by jej tylko szkodziło. Popularność ta polega na jasnym, przystępnym toku myśli, przez który treść znajduje dostęp do dusz i serc czytelników, porywając je za sobą w wyższe krainy. Z korzyścią czytają tę książkę wszyscy, to książka ludowa, popularna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Szczęśliwa rodzina katolicka, która ją czyta często i chętnie. Takie są główne zarysy rozprawki. 5. Fryderyk Windischmann i inni teologowie czasów najnowszych. W Niemczech przyczynił się najwięcej do rozgłosu objawień świątobliwej Katarzyny profesor Fryderyk Windischmann, późniejszy generalny wikariusz archidiecezji Monachium Traising. Już w roku 1858, przy pierwszym wydaniu Życie Jezusa napisał rozprawkę polecającą gorąco to dzieło niemieckiej publiczności.
Dwa lata później napisał w tymże przedmiocie drugą obszerniejszą rozprawkę wydrukowaną jako wstęp do drugiego wydania Życie Jezusa. Przytoczymy znowu krótką treść tych rozprawek, dających bardzo ważne świadectwo o wartości objawień świątobliwej Katarzyny. W pierwszej rozprawce powołuje się autor przede wszystkim na święte, pełne cudownych łask życie Anny Katarzyny. Maluje niezmierne męki i udręczenia, jakie pokorna służebnica Boża ponosiła w całym życiu zakonnym, szyderstwa, prześladowania, pokusy różne, cierpienia fizyczne i duchowe, szczególnie w czasie wizji męki pańskiej, na znak których nosiła znamiona męki Jezusa. Cierpienia te ofiarowywała za zbawienie wiernych, za uciśniony Kościół. A że czas był właśnie odpowiedni do zesłania objawień, więc Bóg wybrał ją, służebnicę pokorną, ukrzyżowaną przez siebie na ciele i na duszy, za narzędzie mające ożywić wiarę stygnącą w piersiach ludzi. Anna Katarzyna nie jest jeszcze kanonizowaną, ale jeśli dojdzie do tego, to najważniejszym dowodem jej świętości będzie świadectwo osób najbliższych, które doskonale znały jej życie i ogólne mniemanie wszystkich wiernych. Rzeczywiście głos ludu uważał ją już za życia świętą, takiego przekonania były również osoby zostające z nią w styczności, które były świadkami jej cnót niezmiernych, heroicznych. Zresztą Anna Katarzyna naznaczona była stygmatami, a te miewali dotychczas tylko święci. Otóż, nie uprzedzając wyroku Kościoła, możemy ją uważać za duszę wybraną, świętą. Jasnym jest, że jako taka nie chciała oszukać, ani nie ulegała mamidłom szatańskim, a więc objawienia jej są prawdziwe. Zresztą i tak nie mogła oszukać, choćby chciała, bo zupełny brak wykształcenia uniemożliwiał jej zmyślanie tylu szczegółów historycznych, geograficznych, dogmatycznych i mistycznych. Toteż wszyscy, którzy ją znali, nie wątpili ani na chwilę w prawdziwość jej wizji. W drugiej dłuższej rozprawce podnosi Windischmann przede wszystkim wewnętrzne znamiona dla udowodnienia prawdziwości objawień. A więc najpierw bierze sam przedmiot i sposób przedstawiania go. Inne objawienia mają zwykle za przedmiot tajemnice wiary, gdzie łatwiej można pomagać sobie fantazją, jeśli brak wiadomości. Zaś objawienia Katarzyny Emmerich zajmują się rzeczywistymi faktami historycznymi. Życie Jezusa przedstawione jest na tle historycznym, czysto obiektywnie, bez mistycznych refleksji. Nie było tu więc pola do oszustwa, zwłaszcza dla osoby zupełnie nieuczonej. Te ciągłe drobiazgowe opisy i szczegóły są właśnie dowodem prawdziwości objawień, a zarazem stanowią tło, na którym tym lepiej uwydatnia się postać Zbawiciela. Jako drugie kryterium podaje Windischmann wewnętrzny i konieczny związek przyczynowy pojedynczych faktów łączących się w jedną harmonijną całość. Badając różne szczegóły charakterystyki osób, musimy wyznać, że jest to zawsze ten sam obraz ujęty z różnych stron, przedstawiony krótko i wyraźnie. Zarówno w faktach zewnętrznych, jak i tu w badaniu wnętrza serc, zadziwia nas ta obiektywność spostrzeżenia. Świątobliwa Katarzyna czyta w sercach i duszach widzianych osób na przykład proces nawrócenia Magdaleny i to nowy dowód, że objawienia jej są Boże, bo Bóg tylko przenika serca ludzi. Dalszym znamieniem jest oryginalność niektórych widzeń. Łatwo dać pole fantazji, gdy się ma oparcie bodaj na cząstce rzeczywistości. Lecz świątobliwa Katarzyna miała objawione szczegóły, o których nie ma wzmianki ani w Piśmie Świętym, ani w tradycji, ani we wszystkich naukach świeckich. A jednak wszystko przedstawione tak wiernie, jak tylko może przedstawić osoba widząca to na własne oczy. W takich warunkach oszustwo staje się prawie niemożliwym. Mamy tu przede wszystkim na myśli dwa fakty: podróże Jezusa na Cypr i do kraju świętych trzech króli. Nie ma o tych faktach żadnej wzmianki w Ewangelii i to już dla wielu mogło być powodem uznania ich za fałszywe. Przewidywał je Brentano i dlatego wahał się, czy je zostawić, czy opuścić, chociaż sam był pewny ich prawdziwości. Lecz przemogła zasada rzetelności i poczucia obowiązku. Zamieszczono więc w wydaniu i te fakty, tym bardziej, że cenzura nie znalazła w nich nic przeciwnego nauce Kościoła. Następnie przechodzi autor do głównego kryterium,
do sposobu przedstawienia samego Zbawiciela. Zadaniem objawień było przedstawić nie tyle boską naturę Jezusa, jak raczej życie doczesne Boga człowieka, historycznie prawdziwe. Nadzwyczaj trudne było to zadanie, utrzymać ten nastrój przez cały tok opowiadania, a jednak trudność została rozwiązana mistrzowsko. Wszędzie Zbawiciel przedstawiony jest tak, jak musiał się wydawać świadkom naocznym. Widzimy go w najczystszej ludzkiej naturze, przez którą przebija natura i osoba boska. Za życiem i działalnością ludzką ukryty Boży majestat, czasem tylko występujący w całym blasku, gdy świątobliwa Katarzyna zajmie się własną refleksją nad tajemnicami wszechwieczności. Takie doskonałe przedstawienie osoby Jezusa, to niezbity dowód boskości tych widzeń. Wreszcie pomyślną dla nich okolicznością jest zgodność z faktami Ewangelii. Są wprawdzie niektóre szczegóły nowe, niektóre obszerniej wypowiedziane niż w Ewangelii, ale duch, ten sam, istota, ta sama, sprzeczności oczywistej nie ma. Taka jest mniej więcej krótka treść rozprawek. Dowody autora są ważne i przekonujące, nie potrzeba ich wykazywać. Wymienimy tu jeszcze kilku uczonych mężów, którzy stają w obronie świętości Anny Katarzyny i prawdziwości jej objawień. Uczeni: Jarke, Philelips, Florian Ries, kanonik Urbas, dr K. F. Krabbe, złożyli jawne co do tego świadectwa. Ostatni wydał w roku 1869 krótki życiorys świątobliwej Katarzyny Emmerich, by wznowić pamięć o niej i zwrócić uwagę jej ziomków na życie Jezusa. Dr J. Henrich w czasopiśmie Katolik tak się wyraża o niej: we wszystkich okolicznościach życia zawsze znajdujemy ją skromną, pokorną, bez nagany, zawsze myśli, działa i mówi ze świętą powagą, z mądrością nadnaturalną, ściśle według zasad chrześcijańskich. Wreszcie doktora Rochling w kompendium swej teologii moralnej zaleca z naciskiem do czytania wszystkiego, co się odnosi do życia i widzeń świątobliwej Katarzyny. Czytanie jej objawień uważa za pewny środek rozpalenia w sercu ognia miłości ku naszemu Zbawicielowi. Zgodne ze świadectwem tych uczonych jest mniemanie ogółu wiernych, szczególnie ludu. 6. Krótkie ujęcie całości. Wnioski. 1. Przez wszystkie czasy były w Kościele katolickim dusze święte, wybrane, które Bóg oświecał nadnaturalnie i obdarzał łaską widzeń niebiańskich. Orzeczenie stanowcze, nieomylne, prawdziwości danych objawień, przysługuje tylko Kościołowi, to jest papieżowi jako nieomylnej głowie Kościoła, lecz i święta teologia może według pewnych przyjętych prawideł wydać w tej sprawie wyrok naukowo pewny, zasługujący na wiarę ludzką. Główne kryteria to świętość opowiadającej osoby, wewnętrzne prawdopodobieństwo i związek. Kryteria te zyskują na wadze, jeśli uczeni i pobożni mężowie uznają dane objawienia za prawdziwe. 2. Wszystkie te znamiona znajdujemy w objawieniach świątobliwej Katarzyny Emmerich. Pewnym jest i niewątpliwym, po ludzku mówiąc, że zakonnica ta wiodła życie święte, nosiła na ciele piętna ran Pana stygmaty, cierpiała całe życie do ostatniego tchnienia, jaśniała wszystkimi cnotami. Nie może więc być mowy o oszustwie szatańskim, ani chęci oszukania z jej strony. Wniosek konieczny, że oświecał ją Duch Święty, że objawienia pochodziły od Ojca Niebieskiego. 3. Co do treści, nie ma w tych objawieniach niczego, co by się sprzeciwiało katolickiej nauce wiary i obyczajów. Owszem, wszystko w nich zdaje się zmierzać do tego, by ożywić wiarę, umocnić ku Zbawicielowi i Matce Jego Najświętszej. 4. Dodać należy, że świątobliwa Katarzyna opowiadała tylko z posłuszeństwa dla przełożonych i spowiedników, ich tylko wolą się kierowała. A w tej okoliczności widzi kardynał Turyc Remata pewny dowód prawdziwości danych objawień. V. Nie zaprzeczamy, że są w tych objawieniach miejsca na pierwszy rzut oka zastanawiające lub zawierające pozorne sprzeczności z Pismem Świętym. Lecz sprzeczność ta jest zwykle tylko pozorna, trudności dadzą się zawsze usunąć, jeśli się je objaśnia według zasad prawdziwej krytyki.
6. Święty Kościół katolicki nie wydał jeszcze wyroku na korzyść objawień świątobliwej Katarzyny Emmerich. Toteż wszystkie wywody mają tylko wartość naukową, opierają się na sądzie ludzkim. Najwyższym sędzią w sprawach wiary i obyczajów jest głowa Kościoła, papież w Rzymie, namiestnik Chrystusa, nauczyciel prawdy. Jego nieomylnemu wyrokowi poddane jest każde słowo tej książki. Toteż z należnego posłuszeństwa papieża Urbana VIII, z dnia 13 marca 1625 roku i 5 czerwca 1631 roku oświadcza wydawca, że dodając osobom niekanonizowanym i niebeatyfikowanym tytuł święty, świątobliwy lub błogosławiony, nie chce przez to uprzedzić wyroków Kościoła i wszystkie opowiedziane tu fakty. O ile nie mają ze sobą świadectwa Kościoła, ocenia i chce oceniać jedynie miarą sądu ludzkiego. Dalsza treść w części trzeciej. Wstęp do księgi. Żywot i bolesna męka Jezusa Chrystusa.